czwarta rano. Wygląda na to, że prawie 3-tygodniowe polowanie na Queen Elizabeth dobiega końca. Jestem kompletnie niewyspany. Spałem chyba 3,5 godziny. Póki co nie ma śladu. Nie zanosi się na to, że coś się będzie działo w najbliższym czasie, powiedzmy 60 minut. Za około godzinę powinien być już taki mały wschód słońca. 6.11 jest wschód słońca, ale niebo nie jest mega zachmurzone, także myślę, że około 5.30 będzie już świtać. Ale od początku. Mniej więcej 3 tygodnie temu gdzieś tam w porannej prasie przeczytałem, że HMS Queen Elizabeth, czyli lotniskowiec, jeden z dwóch lotniskowców najnowszej generacji w brytyjskiej marynarce wojennej, musi udać się do stoczni w Rosyth w Szkocji, w zatoce Firth of Forth na naprawę. Wtedy były te wielkie natowskie ćwiczenia i Elizabeth miała płynąć w asyście okrętów wojennych na te ćwiczenia. Jednak okazało się, że jest duży problem z jedną ze śrub, no i wysłano w miejsce Elizabeth drugi bliźniaczy lotniskowiec, czyli Prince of Wales. Oba te lotniskowce były zbudowane tutaj, Elizabeth w 2017, a chyba 2 lata później wypłynął stąd ze stoczni Babcock Rosyth Prince of Wales. Wpadłem w kompletny szał, taki, wiecie, ten stan, jak to wypływa dzisiaj, to zaraz będzie tutaj, muszę go nagrać i tak dalej, ją nagrać. Więc postanowiłem się dowiedzieć, gdzie jest. Wszystkie serwisy internetowe, cywilne, trackery, namierzania okrętów wojennych i statków cywilnych są owszem bardzo pożytecznym i użytecznym narzędziem, jednak marynarka wojenna, nie tylko prawdopodobnie w Wielkiej Brytanii, ma swój własny system. No wiadomo z jakich względów. W momencie, kiedy dowiedziałem się, że ona już wypływa, bo tak podano w tym serwisie internetowym, to był chyba albo Daily Mail, albo Daily Star, jeden z tabloidów. Już do końca dnia, akurat byłem w pracy, do tam 14 i do końca dnia kombinowałem, szukałem wszędzie po internetach, żeby się dowiedzieć, gdzie ona już jest, bo może dzisiaj będzie zaraz u nas, prawda? Tam z Portsmouth do Szkocji, no to jest jakieś 12-14 godzin, więc jeżeli podali, że już wypłynęła, no to może być w każdej chwili u nas w Szkocji. Ja nie mogę przegapić takiej sytuacji, żeby ona mi przepłynęła pod naszymi wspaniałymi mostami, a ja będę sobie siedział wygodnie w domu. Wróciłem do domu i pierwsze co na internet i szukam, gdzie ona jest. Oczywiście te wszystkie systemy były wyłączone. O ile Prince of Wales doczytałem, że będzie wypływał zamiast Elizabeth i można było go namierzyć, o tyle pozycja bieżąca Elizabeth była podana sprzed 20 paru dni. Więc szybka akcja, mapy Google, zobaczyłem na mapach, gdzie stoi, poszukałem szybko jakiejkolwiek kamery internetowej w Portsmouth, żeby można było zobaczyć na żywo, czy ona tam stoi. Jest zdjęcie satelitarne, na którym widać ten harbor, ten nabrzeże i stoją 2 lotniskowce. I teraz na kamerze internetowej, które znalazłem, która notabene była na jednym z masztów któregoś okrętu wojennego, który jest teraz już muzeum, coś jak ORP Błyskawica, i ta kamera się obracała prawie 360 stopni. Można było zobaczyć, że po lewej stronie mamy Spinnaker Tower, taki słynny, dosyć charakterystyczna budowla w Portsmouth nad samym nabrzeżem, i po prawej stronie na tej kamerze zobaczyłem, że jest jeden lotniskowiec. I teraz musiałem sobie dowiedzieć się dokładnie, czy to na pewno jest ten, o który mi chodzi, czy to jest Prince of Wales, czy to jest Elizabeth. Na zdjęciach internetowych, na Google Maps, to jest właśnie ta potęga internetu, do tego służy internet, moi drodzy, a nie do TikToków, Facebooków i innego badziewia. To już tak nawiasem mówiąc. No i 2 identyczne są. Więc ciężko powiedzieć, który jest który. Tylko różniły się jednym małym szczegółem, jak patrzyło się z góry, to na pokładzie jednego było napisane QE, a na drugim było PW chyba.
czyli Prince of Wales i Queen Elizabeth. I akurat ten, który miał być tam, czyli Queen Elizabeth, na zdjęciu stał jako drugi, a na satelitarnych zdjęciach stał jako drugi, bardziej oddalony od miejsca, w którym jest kamera. Obraz z kamery jednak pokazywał mi puste miejsce, więc wywnioskowałem, że Prince of Wales nie ma, a Queen Elizabeth jest. Wiedziałem już, że na pewno nie płynie, więc uspokoiłem się trochę i wiedziałem już, że mam czas na to, żeby zareagować i pojawić się w Queensferry tutaj, pod mostami, żeby zobaczyć moment, kiedy ona przypłynie. I to trwało 2 tygodnie tak naprawdę. Patrzyłem, dowiedziałem się paru rzeczy, zacząłem czytać, dołączyłem do paru forów, takich pasjonatów marynarki wojennej, statków, wszystkiego, co tylko można było zobaczyć. I do tego przydał się Facebook akurat. W międzyczasie, ponieważ byłem dosyć aktywny na tym forum brytyjskim, odezwał się do mnie pewien pan, jak później się okazało, jego syn służy marynarce wojennej i jest na Queen Elizabeth. I od tej pory poszło już z górki. Miałem codzienne update'y, codzienne wiadomości, co się dzieje, kiedy będzie płynąć, kiedy prawdopodobnie dotrze do Szkocji itd., itd. Dowiedziałem się, że nie płynie prosto do Rosy, tylko popłynęła dookoła. Teoretycznie powinna wypłynąć z Portsmouth wschodnim wybrzeżem dookoła Anglii, pod Newcastle i potem do nas tutaj do Szkocji od strony jakby na mapę, jak patrzycie, to od lewej, od prawej strony, przepraszam. Natomiast popłynęła dookoła, z drugiej strony, dlatego że najpierw popłynęła do Glenmalan, to jest taka długa zatoka jeziora Loch Long. Tam między innymi jest słynna baza wojskowa Clyde, której stacjonują okręty podwodne z napędem atomowym i cała ta nasza brytyjska broń atomowa, arsenał atomowy Trident, rakiety i tak dalej, i tak dalej. Jednak ona tam nie stanęła, tylko sobie jeszcze wyżej. Oczywiście pojechałem i zobaczyłem, jak wygląda. Bardzo blisko. Natomiast wiecie, lotniskowiec, który jest zacumowany, stoi sobie przy nabrzeżu, wygląda pięknie, okazale i tak dalej, ale to nie jest to, o co mi chodziło, czyli zobaczyć ją, jak przypływa pod mostami. No i w końcu zaczęło się coś dziać. Dostałem wiadomość, że prawdopodobnie na dniach będzie wypływać z Glenmalan, dlatego że już załoga wraca, bla, bla, bla i tak dalej, takie różne wiadomości. Według najnowszych wiadomości wiem, że siedzi gdzieś tutaj po wschodniej stronie zatoki i czeka na najniższy stan wody. Najniższy stan wody będzie o godzinie 6:50, natomiast drugi odpływ wieczorny będzie o 19:00. Dostałem wiadomość bezpośrednio od syna mojego informatora, który jest na okręcie, że mają alarm, pobudkę o 4:30 i powinni przechodzić pod mostami około 5:36 rano. Także wygląda na to, że się uda. Zapraszam na niesamowity film, bo to, co się uda nagrać, o ile uda się wejść na most, nikt mnie stamtąd nie wyrzuci albo nie zablokują drogi wejściowej na most, bo to też biorę pod uwagę. Jeżeli to się uda zrobić, to będzie wyjątkowy film na moim kanale. Zapraszam serdecznie. Jak jej nie będzie, będę bardzo smutny, ale będzie. Czuję to. Gdzie jesteś, Elizabeth? No tam na dole nie wiało w ogóle, ja tutaj już teraz będę musiał mikrofon podłączyć, bo coś czuję, że będzie tam dalej grubo. Nie jest mocny wiatr, ale wiecie, na tej wysokości no to już jednak lekko zawiewa. Słuchajcie, to się dzieje. To się dzieje. Właśnie panowie policjanci przeszli sobie i jedyne co, spytali się, czy nie mam drona. Powiedziałem, że mam tylko kamerę. Już się bałem, że powiedzą nie wolno, ale oczywiście wolno. I panowie policjanci powiedzieli, że miłego oglądania, miłych wrażeń, także oczywiście podejście policji szkockiej jest jak zawsze mega pozytywne, żadnych problemów. Tam jest,
Powiedzieli, że około 30 minut jeszcze do przejścia, także no udało się, mamy to. Słuchajcie, mamy to. Zdjęcia będą unikatowe. Słuchajcie, ja po prostu nie wierzę, że mi się to udało zrobić. Nie wierzę, jestem tak podjarany, jakbym miał 7 lat i dostał pierwszą kolejkę elektryczną. Jeszcze 20 minut, 25 minut może i pojawi się ten fantastyczny lotniskowiec pod moimi stopami. Do tej pory zawsze widziałem zdjęcia, filmy, gdzieś tam z nabrzeża filmowane z odległości, nie wiem, 300-400 metrów. Teraz ją widziałem tydzień temu, czy półtora tygodnia temu, zadokowaną w zatoce, w Long Loch, na Glen Malan. Ale naprawdę nie sądziłem, że mi się uda sfilmować ją, jak przepływa pode mną. Coś niesamowitego. No, ja przez to, że jestem tu sam, policjanci chodzą, patrolują. Jeszcze chwila i Elżbieta przepłynie najpierw pod mostem kolejowym, potem pod starym mostem drogowym, na którym właśnie stoję, i w końcu pod nowym mostem autostradowym, a tam już na nią czeka ekipa remontowa. Oj, będzie się działo. Trochę tam chłopakom wieje na tej motorówce, podejrzewam. Jest pierwszy holownik. Piękna asysta. I oto i ona. I oto i ona.